Witam ponownie. Teraz sprawdzimy sposób numer dwa, czyli rozpalanie ognia, powiedzmy jak jesteśmy w lesie gdzieś. Mamy trochę suchych lub półsuchych patyków, ale nie mamy nic na rozpałkę, żadnego papieru suchego albo czegoś tam. Mamy zapalniczkę albo zapałki. I teoria głosi, że kora brzozy powinna się palić, nawet jeśli jest mokra, wilgotna, gdyż zawiera dużo olejków eterycznych. Akurat mam szczęście, bo rosną u mnie w ogrodzie brzozy, dlatego postanowiłem to przetestować. Tak, próbowałem na takiej grubej korze brzozy, takiej po prostu już bardzo takiej może zdrewniałej, i taka zdrewniała kora brzozy, gruba, nie pali się, nawet sucha. Dlatego doszedłem do wniosku, że będzie się paliła prawdopodobnie taka kora brzozy, o, takie wiórki, że o to chodzi. Więc wezmę troszkę takich wiórek. One są takie jasne, białe od strony drzewa. O, jak widać. Spróbujcie zawsze nazbierać najwięcej, jak najwięcej. Im więcej, tym lepiej. Żeby potem nie było kwasu, że się nie udało rozpalić ogniska. Weźmiemy tyle, ile da się. Jest już parę kawałków. Może na tej brzozie będzie więcej. Dobra, może wystarczy. Ok, czyli coś już mamy. Teraz co zrobię, to mam tutaj miseczkę z wodą i te takie jasne z jednej strony kawałki wezmę i zamoczę w tej wodzie. Tu. Ok, są mokre. Teraz je wyciągnę. I generalnie dobrym pomysłem jest, jeśli macie cokolwiek suchego na sobie, troszkę je przetrzeć na wszelki wypadek. O ubranie, o spodnie, lub po prostu wysuszyć na wietrze, na powietrzu, żeby nie były całkiem pokryte wodą.
Dobra, tutaj zostawię jeden całkiem pokryty wodą. A położę go gdzieś z boku na telefonie. A te lekko osuszę o ubranie. Ogrzeję w rękach, w dłoniach. Ok, za wiele tego nie ma, ale może wystarczy. Są generalnie wilgotne, ale nie są bardzo mokre. Więc teraz do dzieła. Biorę je gdzieś, kładę tak na ziemi. Przygotowuję wcześniej suche gałązki. Ja myślę, że lepiej byłoby położyć na suchych gałązkach tą korę brzozy. O, tak. No i sprawdźmy. Ustawię aparat. Niestety nie wziąłem zapałek, muszę iść.